Jestem listonoszem. Serio? No, pomagam. Niech CPK zbudują. Niech mu będzie, niech sobie to ogląda codziennie przed snem, niech się... Uważam, że... Okej. Jak nie ja, to... Zapisz sobie to. Jak to jest, że przyjechałeś na WBW 2013, zostałeś wicemistrzem i poszedłeś sobie. Siemaneczko Białystok, właśnie do Was ruszamy naszym WB wozem, który udostępniła nam firma Carlease. Widzimy się na miejscu, nie pamiętam o której godzinie, bo się nie przygotowałem do tej nagrywki i to jest tyle. Ogólnie to mam lęk wysokości tej plazy, więc trzymajcie kciuki, żebym zszedł. Kod dachowy! Kod dachowy! Kabel Ci wypadł. Zawsze działa, chyba że się zabijesz. Kabel Ci Dobra. To, że dzisiaj sprzedaż słaba, nie musisz skakać. Siemanko Narys. Siemanko Zejczenko. Dobra, Furmi, ostatnio we Wrocławiu miałeś mocny ogień. Jak teraz się czujesz? No kurwa, bardzo dobrze. Jestem nastawiony bojowo, żeby dzisiaj rozpierdolić, no. Dobra, kto będzie najcięższym przeciwnikiem? No myślę, że prawdziwy Narys. Jesteś na niego przygotowany? No, też na Cybuch, też Cybuch jest mocny. My też tam rywalizujemy jeszcze w takiej jednej lidze i też jestem taki nastawiony, żeby dzisiaj mu pokazać, kurwa, kto rządzi, nie? Ostatnio pytamy ludzi o dwie rzeczy. Po pierwsze, studujesz, pracujesz, czym się zajmujesz? Pracuję aktualnie. I w czym, powiedz? Jestem listonoszem. Serio? No, pomagam. To w karierę rapera, jak Kęgę się szykuje w takim razie. No dokładnie, taki listonosz freestyle'owiec, coś tam wiesz, zostawiam awizo i nie wiem, nie mam rymu teraz. Dobra, na preeliminację sobie zostawiłeś. Tak, zostawiam sobie rymy na preeliminację. Dobra, i drugie pytanie, jeżeli nie ty, to kto wygra wielki finał? Nie wiem. Trzymam kciuki za Cerbera, no chłopaka z WLW. Dobra, dzięki. Chłopaki, tak na rozpoczęcie, rozluźnienie. Pytamy ludzi, czy pracują, studiują teraz, co robicie? Ja zacząłem studia. O, a ty? Ja chodzę do technikum jeszcze. A dobra, jaki profil i jaki kierunek? Hotelarstwo. Ja prawo studiuję. Prawo studiujesz? Będziesz prawnikiem? Tak. O kurde. Tak. Nie boisz się, że potem te występy ci będą wyciągać? Nie. Zobaczymy, co będzie w przyszłości. Będziesz bronił freestyle'owców za znieważenie później. Na przykład. No ale mieliśmy taki przykład Jędrzeja, który też był prawnikiem. Dobra, to słuchajcie panowie. Pytanie. Zakładając, że nie wy wygrywacie, tylko ktoś inny finał w Warszawie, to kto by to był, jeżeli wy byście akurat nie mogli przyjechać? Myślę, że Manu. Manu? W Warszawie? No. Myślę, że Manu też. Manu jest faworytem. Dobra, ciekawie. A jak się czujecie przed dzisiejszymi jelimkami? Tutaj mocne miejsce w dzikiej karcie, tutaj dobry występ we Wrocławiu i też mocny hype na Poznań na pewno. No ja w porządku, myślę, że jest jakaś szansa, żeby ugrać, ale no zobaczymy. A czego zabrakło we Wrocławiu? Myślę, że takiego doświadczenia, bo mnie ta presja WBW trochę wtedy zjadła. Okay. Wiem teraz, co muszę robić inaczej, no i przetestuję to dzisiaj, zobaczymy. A czytałeś komentarze? No coś tam przeczytałem, nie? No nie, że wracałem co chwilę do tej walki, ale no coś czytałem. Dobra, a u Ciebie, Cybuch? Jak tam nastrój przed dzisiaj? Dzisiaj nastrój jest taki mieszany, taki pół na pół, ale staram się jakoś się wczuć, żeby trochę dodać sobie energii, bo na WOP-ie właśnie trochę tak się hajpowałem i wyszło, więc dzisiaj też postaram się trochę tak przed eliminacjami pohajpować i też przed każdą walką, żeby być takim wczutym na każdą walkę i na preeliminację. A nastawiasz się na wygraną Elimek, czy zbieranie punktów do dzikiej karty? Myślę, że tak, myślę, że jakoś się nastawiam, że mogę dzisiaj to ugrać, tak, ale utrzymanie pierwszego miejsca w dzikiej karcie też by było spoko. No jesteś na pewno najbardziej konsekwentny do tej pory ze wszystkich chyba. Mimo, że nie wyszedłem dwa razy z eliminacji, to jestem bardzo konsekwentny w dzikiej karcie. Dobra, wielkie dzięki panowie, do zobaczenia na scenie. Spadam na bit, rzucam rymy, przecież z tą mordą nie wystartujesz do żadnej dziewczyny. Pluszowy miś? To jedyne, z kim kurwa sypiasz. Dobra, jadę sobie tu na bitwach. Syn Młynarza! Syn Młynarza! Syn Młynarza! Yo, ej! Felix, mamy dość syna Młynarza w ankiecie. Co innego krzyczała twoja matka w toalecie. Czeście! Pytanie, czy ich randomizujemy, czy macie jakieś preferencje? Ja bym wieszek rzucił. Pierwszy, ostatni. No poczekaj. Tylko zależy, bo tutaj, wiesz, to też tu jest ta sama ilość punktów, więc tutaj po prostu losowa, jak sobie odpowiada pewnie, chociaż widzę, że nie, kolejność jakby alfabetyczną, ale tak nie jest, widzę, więc to też nie będzie takie, wiesz... No dobra, no to giel barki mamy i potrzebujemy... Palec mopsi, ja bym tak zrobił. Mijam ze świętym obrazem, zróbcie hałas jak was kurwiają ceny zdjęć z Młynarzem. Nie zobaczycie mojej szparki, jedno jajo, dwie komiliarki. Z nami Bartek, najbardziej powalona walka, najdziwniejsza walka, nie wiem czy nie na całym WBW, na pewno na tych eliminacjach. No myślę, że dzisiaj tak, nie wiem czy na całych, ale ja się cieszę strasznie, że z Monarzem mogę walczyć, ja kocham walki z Monarzem. Dużo razy walczyliście? No, na PFL już kilka, to była nasza szósta walka, piąta, więc my już jesteśmy doświadczeni w walkach z tobą. Bardzo się ucieszyłem, że trafiłem na Młynarza, bo to jest coś innego, nie? Cały wieczór oglądasz te walki takie podobne, a ta była inna. Zdecydowanie bardzo dużo przemyśliliście tam aspektów tolerancji, już wiemy na kogo głosować, na kogo nie. No ja nie będę mówił na kogo, każdy ma prawo do własnego wyboru, nie? Nie będziemy tutaj zamulać ludzi polityką. I tutaj puścimy, wiesz, szota, jak oni mówią kogo jebać, a na kogo głosować. Ja mam rację, zróbcie hałas jak Konfederację! No bo jebać można, ale głosować dalej, nie? Można, można. Młynarz chyba na platformę mówił, że głosuje, więc no... O, to... Niech CPK zbudują. W takim razie tutaj wypikamy nazwę platformy. Dobra, jak nastawienie przed Poznaniem? Bardzo dobrze. Cieszę się, że udało mi się przejść eliminację, bo bałem się, że kurwa trzeci raz mi się nie uda. A przed Poznaniem to taka walka na YouTube jest chyba idealna, żeby publiczność sobie przypomniała. Myślę, że na pewno to nahypuje mocno, no, dobra. Słuchaj, jeszcze dwa formaty robimy. Pierwsze, kto według Ciebie wygra wielki finał? Myślę, że Recha albo Manu. Muszę jednego dać? Możesz dwóch. No to Recha albo Manu. I drugie pytanko, to jeżeli chcesz się pochwalić tylko, to pytanko jest takie, czym się zajmujesz ogólnie tak zawodowo? Chcesz się pochwalić? Mogę się pochwalić, pracuję w korpo, ale teraz założyłem z kolegami fundację i organizujemy Poznań Freestyle League w imieniu fundacji, robimy warsztaty dla młodych freestyle'owców, więc zajawa kipi. A korpo możesz się pochwalić, w jakiej to jest dziedzinie? IT, nie wiem, jakieś Finanse. Dobra. Mamy to. Chciałem Cię spytać, jak ogólnie dzisiaj nastawienie? Nastawienie dobre, fajną walkę z komandosem daliśmy na spokoju. Tak chyba najlepiej mi, jakoś ostatnio się freestyluję, że staram się nie spinać, nie wiesz, tylko zobaczymy co. No i właśnie a propos spinania, do Ciebie miałem pytanko, bo wiem, że miałeś taki moment po bopie ósemce, który wygrałeś, że była ta presja mocna i wszyscy oczekiwali nie wiadomo czego. Już myślisz, że to pokonałeś? Przeskoczyłeś to? Myślę, że tak. Jeszcze teraz wygrywając pierwszą walkę na WBW, Recha już mi nie może jechać. A no tak, bo już w Krakowie się nie udało wtedy. Każda presja, że zeszła. Każda. Teraz kontrowersyjnie z serii zarzuty, bo jest tak, że ty na początku jeszcze właśnie przy tym bopie ósemce tak wyjechałeś z taką prawilnością, freak fighty złe, pisanki złe i później na ostatnim bopie wjeżdżasz w rechę z ewidentną pisanką o Ukraińce. W sensie takie przynajmniej opinie wychodzą, nie? No i teraz pytanie, jak to konfrontujesz z tym, że właśnie to, za co niektórzy Cię najbardziej szanowali, czyli ta spontaniczność, prawdziwy free, wychodzi teraz z takim wersem, który wielu ocenia jako pisankę. No ten wers taki miał być. Ja potem w drugim wejściu powiedziałem do Rechy, że wszedłem w Twoją logikę. To było celowe zagranie. Powiedziałem, że Recha będzie przygotowany na to, że będę sobie luźno nawijał i nawet jego pierwsze wejście jest spontaniczne, jest luźne, co bardzo dobrze mu wychodzi. I powiedziałem sobie, a dobra, rzucę pisane, bo przepali mu to styki. Dobra, i jeszcze mam dwa pytanka. Jedno, zakładając, że ty nie wygrywasz wielkiego finału WBW, kto go wygrywa? Niech mu będzie, niech sobie to ogląda codziennie przed snem, niech się... Uważam, że pan Recha. Okej. Jak nie ja, to zapisz sobie to. Do Orechy mam ostatnie pytanie, bo mieliśmy formaty z finalistami, nie wiem czy widziałeś? Nie, ale widziałem, słyszałem, że podobno 40 minut wywiadu i Recha 39 o mnie, no. Słuchaj, no ja już kiedyś powiedziałem, to jest jak Dr. Dunder w sztycji Pepe Pan Dziobak. Ja jestem w tym duecie dziobakiem, tak? Dobra. No to teraz kilka rzeczy, które powiedział Recha, może się skomentować sumarycznie. Bo wy macie bilans z przewagą dla ciebie, jest mocno, 5-1, nie? 5-1. 5-1, mocne. Dobra, Recha powiedział tak. Freestyle'owiec, którego najbardziej nie trawię, Narys. Z kim będzie najciężej walczyć na finale? Narys. I jak czujesz się z tym, że Narys jest lepszy od ciebie? Nie jest lepszy ode mnie, to jest błędne założenie. Właśnie to było... Uwielbiam go. Dobra, dziękujemy ślicznie, przechodzimy do 1/4. Pan na wózku z tobą jak Neymar, no bo symuluje. Yo, jaki żoł, wchodzę, no i pokazuję sobie dojebany flow. Bitwa to będzie El Clasico, i ci kopem zrobię elastiko. Dobra, jesteśmy właśnie po ćwierćfinałach, tuż przed półfinałami i z nami jest Mentor. Mentor, zanim zapytam Cię o sędziowanie, jedno pytanie, które zadają ludzie bardzo często. Jak to jest, że przyjechałeś na WBW 2013, rozpierdoliłeś, zostałeś wicemistrzem i poszedłeś sobie? Myślę, że sam nie jestem w stanie tego wytłumaczyć, po prostu tak się zadziało. Natomiast co mną kierowało? Generalnie w 2013 roku ze znajomymi czysto zajawkowo pojechaliśmy sobie na WBW, żeby po prostu gdzieś tam odhaczyć ten etap. Skoro freestylujemy, no to fajnie byłoby się pokazać na tej największej bitwie. Jechaliśmy tam naprawdę z takim myśleniem, że nie przejdziemy kompletnie eliminacji, natomiast jakoś udało się zajść ciut dalej. Przypadkiem? Tak, więc też nie miałem takiego mindsetu, że przede wszystkim jakby byłem bardzo ukierunkowany i sfokusowany, żeby wygrać koniecznie, tylko bardziej to była taka czysta zajawka. Co by się nie udało ugrać, to byłoby super. I być może tutaj, że nie było takiej turbo chęci bardzo mocnej rywalizacji, tylko tak czysto zajawkowo. A nie odpaliła się ona po zostaniu wicemistrzem, jednak to jest jakieś osiągnięcie, nie? Zwłaszcza dla gościa, który poszedł dla zajawki tam tylko. Jasne, natomiast też przed WBW gdzieś tam na tym lokalnym rynku dużo freestylowałem, brałem udział w bitwach, więc miałem lekkie przetarcie. Być może też oczekiwania, że rzeczywiście skoro byłem wicemistrzem, no to pewnie też od siebie wymagałbym, żeby chociażby, nie wiem, półfinał WBW, żeby to było takie minimum, więc może to zabiło. Czyli duże oczekiwania i presja, tak? Tak, więc być może to, ale wydaje mi się, że po prostu jakoś tak wyszło, naturalnie, tak musiało być. A jak się bawisz teraz jako juror, bo już któryś raz w sumie jesteś w Białymstoku jako jury, no i jak do tej pory oceniasz bitwę, jak oceniasz jurorowanie sam w sobie, na co zwracasz uwagę, co ci się podobało do tej pory? Jasne. Bardzo lubię sędziować eliminacje, bo też jest coś takiego, że można wciąż uczestniczyć w tym freestyle'owym świecie, więc to jest zdecydowanie bardzo, bardzo fajna rzecz. Ma się doświadczenie z kolejnymi pokoleniami freestyle'owymi, które przychodzą dalej i kontynuują tę schedę freestyle'ową i te rzemiosło. Jeżeli chodzi o to, na co zwracam uwagę, no to przede wszystkim punchliny, czyli gdzieś tam ta treść, to jest to, co mnie interesuje, jakieś takie błyskotliwe skojarzenia, nieszablonowe punchliny. Myślę, że zdecydowanie to. I też bardzo doceniam taką pewność siebie, charyzmę na scenie, żeby tę publikę jakoś do siebie przekonać, żeby czuć tę więź. Co mogę powiedzieć jeszcze odnośnie takich moich myśli odnośnie sędziowania? Dzisiaj mamy rzeczywiście bardzo taki wyrównany poziom w niektórych walkach, stąd też trochę dogrywek, na które wskazaliśmy. Natomiast myślę, że chociażby zawodnik, tak jak syn Młynarza, jest też skomplikowany w swojej istocie do takiej oceny, gdyż rzeczywiście jest to taki performance, który mocno wychodzi poza ramy i zestawiając to na przykład ze stricte punchline'owym zawodnikiem, jest to nie lada wysiłek właśnie, na jakich polach tutaj można to porównać do siebie. Jak ci się podobają takie freakowe walki, jak chociażby dzisiejsza Bartka z synem Młynarza? Uważam, że są bardzo super, myślę, że to też jest potrzebne, jest to urozmaicenie. Dają dużo frajdy, takiego uśmiechu, na pewno są ciut odejściem od takiego stricte punchline'owego stylu, który rzeczywiście jest sfokusowany, żeby jak najwięcej tych punchline'ów zawrzeć, a tutaj jest kompletnie inne podejście, takie stricte zajawkowe, czysta satysfakcja. Dobra, kozak. A szybciutko, bo zaraz półfinały. Słuchaj, ja rozmawiałem z wieloma osobami i słyszałem, że wygra dzisiaj Narys albo Narys, nie? No i czy chcesz się do tego ustosunkować? Narys jest bardzo dobry, ale on jest lepszy na takie duże bitwy typu Bob albo ewentualnie finał WBW, gdzie jest multum osób. Narys myślę, że był ogólnie faworytem największym, ale ja jakby nie miałem czegoś takiego, że Narys na pewno dzisiaj wygra. Stawiałem go podobnie do siebie czy Jaha. Myślałem, że też Joey może zaskoczyć i Cybuch. Także no. I kto teraz będzie najcięższym przeciwnikiem? Ja podchodzę po kolei. Teraz Cybuch, a w finale podejrzewam, że Jaho. Cybucha rozwalisz łatwo, czy niekoniecznie? Mam z nim dobry bilans, ale Cybuch jest mocnym zawodnikiem, dzisiaj zajebiście siada. Myślę, że wygram, ale czy to będzie łatwa walka, wątpię. Dobra, i jak się czujesz teraz? Bo miałeś, kurde, takie elimki WBW, gdzie nie przechodziłeś preelimek, ale jak już się odpalasz, to jednak lecisz dobrze. Tak. Jakie masz teraz samopoczucie? Czujesz, że faktycznie lecisz po swoje? Myślę, że jest duża szansa, że dzisiaj wygram. Bo ogólnie wszystko wraca we freestylu, jest taka sinusoida. Ostatnio byłem na dole, nie poszło mi na WBW we Wrocławiu, na Bopie. A teraz wygramy prawdopodobnie tutaj, mam nadzieję, i więc będę znowu na górze, tego sobie i Państwu życzę. Dobra, i ostatnie dwa pytanka. Pierwsze, zadajemy ludziom pytania, jeżeli oni nie wygrają wielkiego finału WBW, to kto wygra? Wielkiego finału? Tego... Tak, tak, załóżmy, że jest wielki finał, może się dostałeś, może nie, to nieistotne, Kto wygra? Z tych, co teraz są w finale, myślę, że Wawrzyn na doświadczeniu, ale Manu i Recha mocno będą mieszać. Pytamy ludzi, w jakich branżach pracują, ewentualnie co studiują. Chcesz się pochwalić, czy niekoniecznie? Ja pracuję w rekrutacji. Jesteś HR-em? Jestem HR-em. Dobra, no to dziękujemy pięknie, no i powodzenie na półfinale, tak, dobrze dzięki. Mówię. Dzięki. Na operację plastyczną wszyscy się zrzucili. Sądzę, to jest ta konwencja. Dobra, ty nawijasz o szlosie z kurwy synie, a jednym punchline'em cię szmato poniżyłem. Operacja przestałam wyniki. Wszyscy spierdoliłeś szmato z lekcji plastyki. Jesteś nikim, może sobie taką podręczniki. Jaki obszar, ty masz takie wodogłowie grajku, że na inkubator cisko mówiłeś akwarium. Z nami szanowny pan Pogo, już w sumie... Szanowny pan, to dobrze się zaczyna, okej. Tak. Bieg zobowiązuje. No dobra, jesteś mistrzem WBW 2005, kurde, naprawdę jednej z lepszych edycji i takiej kładącej podwaliny po dzisiejszy freestyle. Jak z perspektywy czasu oceniasz właśnie to, co się dzieje teraz na scenie? Wiesz co, na pewno oceniam tak, że poziom ewidentnie podrósł, to nie ma co walić głupa, że nie. Średni poziom generalnie podrósł, nie ma już wielu, tak jak ja to nazywam, ananasów, którzy tam wypadają z bitu i tak dalej. Oczywiście się zdarzają, ale nie ma ich wielu, ale poziom naprawdę poszedł do góry. No i mimo wszystko jednak zmieniło się mocno podejście do pewnych tematów, na które kiedyś pisały, niepisane zasady były takie, że się nie wjeżdża. Dzisiaj oczywiście to jest pierwszy temat, na który się wjeżdża, ale spoko. Ogólnie jest zajebiście. Ja tak jakby jestem gdzieś tam obok sceny, w sensie obserwuję to cały czas, także jestem na bieżąco, także nic mi dzisiaj nie zaskoczyło. Dobra, no to miło nam wiedzieć, że śledzisz. A właśnie o tych tematach, o których się nie nawijało. Wiele osób mówiło, że bierzecie teraz jakiegoś Pogo mentora, którzy żyją oldschoolową, starą szkołą i zaraz jak ktoś rzuci wers o matce, to w ogóle stwierdzą, że taka osoba nie powinna przejść dalej i będą mieli na tyle wąskie horyzonty, że nie będą na to patrzeć jako na coś, na co można zaplusować. No i teraz pytanie właśnie, jak te tematy, stare tematy tabu widzisz ty? Czy faktycznie one są dla ciebie gorsze, czy jakoś inaczej patrzysz na zawodnika, który porusza takie tematy? Po pierwsze, a propos tego, że wiesz, że wzięliście z jakichś tam starych wyjadaczy i tak dalej, wiesz, to, że ja wygrałem, nie wiem, 19 lat temu WBW, to nie znaczy, że nie jestem na bieżąco, wiesz, że nie wiem, co się dzieje na scenie freestyle'owej, to, że mnie nie ma na scenie, to nie znaczy, że nie wiem, co się dzieje, to po pierwsze. Po drugie, jeżeli chodzi o te tematy, wiesz co, ja zawsze byłem zwolennikiem tego, że na freestylu nie ma w ogóle żadnych zasad, nie? W sensie tak jakby można nawijać o wszystkim, cokolwiek się chce, nikt się nie powinien obrażać i zajebiście mi się to podoba tutaj, że wiesz, chłopaki nie mają żadnych granic i okej, trochę czasami to niestety bywa za płytkie, w sensie, że to jest po prostu pierwsza odpowiedź i tak dalej, ale spoko, ja nie mam, według mnie, żadnych granic, nie? No limit. Dobra, to jedna rzecz, którą najbardziej cenisz we współczesnych freestylowcach? Możesz powiedzieć, poziom punchu zdecydowanie jest wyższy. Nie obejrzyjcie sobie walki, wiesz, tam 2005, 2006, 2007, to no nie było tak, wiesz, najeżone punchline'ami jak dzisiaj mimo wszystko, nie? Dobra, i jedna rzecz, która według ciebie najbardziej wymaga dopracowania na obecnej scenie. Tego, czego mi brakuje, to zdecydowanie jakichś takich bardziej barwnych postaci. Syn Młynarza, dobra, okej, ale bardziej takich, wiecie, ciekawych stylówek i tak dalej. Charyzmatyczna osobowość. Charyzmatyczna, coś, że wchodzimy i mamy, wiesz, starcie dwóch styli. Tutaj wszystko jest, nie chcę nikogo obrazić, że na jedno popytą nie, ale brakuje jakichś takich bardziej ciekawych postaci, nie? Dobra, i teraz bonusowe pytanie, jak chcesz, możesz odpowiedzieć, jak nie, to nie. Sprawdzamy, czym zajmują się ludzie ze środowiska freestyle'owego. Czy chcesz się pochwalić, czym się zajmujesz zawodowo? Żadna tajemnica, prowadzę firmę i co ciekawe, sprzedaję lakiery do drewna dla przemysłu, także... Ciekawa, bardzo freestyle'owo. Ciekawa możliwość, tym właśnie ten właśnie zawód możecie wykonywać, jak zostaniecie mistrzem WBW. Albo też nie możecie go wykonywać, nie? Albo. Po 19 latach. Dziękuję ci ślicznie. Dzięki. Nie no, twoje wersje są mocne. Na całe szczęście jest tylko jeden Cybuch, kurwa, w Polsce. Więc zamknij dziurę, bo ja mam tu dobrą brawurę. Ale chropowaty ryj, jesteś asem. Nie wiedziałem, że twój stary ma z kwasem. Co chcesz więcej? Jesteś pierdolonym leszczem. Twój stary ci to zrobił, powiem w rozeznaniu. Jak mogłeś mu to zrobić, Ryszard, ty draniu? wypierdalaj. Wiadomo, że to jest skala i to jest proste i chuj ci do tego. Ja dzisiaj wygrywam szmato, to jest zemsta Bartiego. Chłopaki, dogrywka! Bartik! 3, 2, 1. Do finału wchodzi Bartik! Siemanko WBW, siemanko wszyscy fanatycy freestylu, siemanko wszyscy ludzie pochodzący z Białego Stoku. Też mylisz Białystok z Bielsko-Białą, tak? Teraz już nie pomylę. Teraz już nie pomylisz. A co się dzisiaj stało? No dzisiaj się stało, że się Alimki wygrało po wielu próbach. Po wielu próbach, ale spodziewałeś się tego, czy jesteś bez kitu w szoku? Znaczy, no w szoku wiadomo jestem, ale spodziewałem się, że w końcu nadejdzie taki moment, że to się uda. Okej, a najtrudniejszy rywal dziś? Kurde, los... Czekaj, bo tam był tak, Cybuch, Jahu, syn Młynarza i wcześniej był, poniedziałek, żeby... Patrz, trafił na gościa, który nie przypomni sobie. Felix. Wiesz co, kurde, z synem Młynarza miałem tak, że właśnie nie wiedziałem, czy no, publika go tak nie podłapie, że ja nie będę w stanie po prostu tego wygrać. Tym bardziej, że zaczęło mnie brać coraz większe zmęczenie i po prostu no, już na autopilocie po prostu leciałem. Kurde, w ogóle nie było tego widać, wręcz przeciwnie. Miałem wrażenie, że z walki na walkę jesteś gościem, który właśnie tam poszedł przespać się i wrócił wyspany i po prostu zjada. W ogóle tego nie było widać. Znaczy ja przed półfinałem już ledwo kontaktowałem, mi się wydaje, ale na scenie to już zupełnie co innego. Już tam. A jak oceniasz swój hype u publiki? Myślałeś, że dzisiaj tu będzie publiczność za tobą, czy to była losowa kwestia? Nie spodziewałem się, że publika będzie za mną, bo raczej to się nie zdarzało na bitwach, a pierwszy raz była taka sytuacja, że ludzie krzyczeli moją ksywkę i to naprawdę buduje. Okej, super sprawa, a powiedz mi, twoja forma w skali od 1 do 10, tak szczerze, jak byś to ocenił? Wstajesz się rano i sobie mówisz, mam formę. Już jak wstałem rano, nie byłem taki przekonany, czy mam tą formę, ale teraz myślę, że dałem z siebie maksa na tyle, na ile póki co potrafię nawijać, to dałem z siebie wszystko po prostu. Dobra, jesteś finalistą, więc finaliście trzeba zadać to pytanie. Mówisz, że w Poznaniu już pomieszkujesz. Co to znaczy tej? Tej. Poznaniacy mówią tej. A zaskoczyłem cię, co? Ja sam siebie zaskoczyłem, nie przejmuj się, nie przestanę. Nie jestem poznaniakiem. Mów, co znaczy tej. Nie jesteś jeszcze poznaniakiem. A kiedy będziesz? Poczekajmy jeszcze. Czekajcie chwilę. Nie no, proszę, nie wiem, stary. Dobrze, dobrze, rozumiem. Czyli zwalniamy z tego pytania. Tutaj cenzura, kwadrat na twarz. Gratuluję. Jesteś naprawdę przyskilowanym gościem. Ja od siebie mogę powiedzieć, że siedząc tam i słysząc, że ktoś słucha bitu i kładzie flow na beat, to było przyjemne. Naprawdę, stary. Dzięki mega, gratuluję. Dzisiaj wyjątkowo nadajemy zakończenie ze środka naszego autka, bo jak widzicie pada okropnie. Przywitała nas pogoda latem, wracaliśmy zimą, a teraz jest ulewa. Gratulacje wielkie dla Bartiego, zaskoczył wczoraj chyba sam siebie mocno, ale też wszystkich dookoła. Wyłoniliśmy kolejnego finalistę i jeszcze jednego, którym jest Cybuch. On wchodzi z dzikiej karty na pewno, chociaż jeszcze może wygrać w Poznaniu i namieszać ostro w tabelce. Więc dzięki chłopaki, dziękujemy też dzikowi ananasowemu, bo ten nowy smak faktycznie wprowadził nam nową świeżość, dwóch nowych finalistów, obaj młodsi niż 20 lat, więc najmłodsi w tej edycji. Oczywiście dziękujemy Carlease, nasz WBWS się świetnie spisał, przewiózł naszą ekipę bez żadnych problemów jak zwykle. Szykujcie się na finał, kupujcie bilety, bo już rozchodzi się druga pula i zaraz wchodzi trzecia, która będzie nieco droższa, więc opłaca się jeszcze kupować bilety w tej cenie, w której są. No i na razie tyle mogę powiedzieć. Dzięki wielkie wszystkim, którzy byli, którzy kibicowali w Białymstoku. Zostały ostatnie eliminacje i robimy finał w Warszawie. Będzie spektakularnie, więc szykujcie się na to. A już zabieramy się powoli za planowanie przyszłego roku i w przyszłym roku będzie jeszcze lepiej, zobaczycie.